siła bez siły. Do mojej. I dla naszych wnuków, dla przyszłych pokoleń stoimy w proteście przeciwko faszyzacji, domniemanej faszyzacji naszego kraju. Czyli panie dla żołnierzy wyklętych jest... Komentarze historyczne też pozostawiam innym. Nasz przekaz jest taki. Stoimy dla naszych wnuków. I o tym też jest ten nasz baler. A Havel, siła bezsilnych, odnosi się też do nas. Występujemy jako babcie, stare, może bez sił, ale pamiętamy, jak może być. Jak strasznie może być. I przez tą pamięć, to, że pamiętamy, jak może być, usiłujemy zapomnieć. Unia Europejska. Kobiety, nie rozmawiajcie z tym człowiekiem. Płaca wam. On sobie robi kampanię wyborczą. Odwróćcie się do niego plecami. Obciachowca. Czekajcie, nie wdajemy się w ludzi. Pan chce, on zaistnieć. Rozmawiajcie. Proszę Państwa, my tu stoimy jako polskie babcie. Stoimy pokojowo. Siła bezsilnych to jesteśmy właśnie my. Z jednej strony bezsilne, a z drugiej strony silne. Wiemy, jak strasznie może być. To hasło jest niestety cały czas aktualne. Stoimy tu do naszych wnuków. Czy mógłby Pan powiedzieć, z jakiej Pan jest z telewizji? No właśnie, z jakiej? Z jakiej Pan jest z telewizji? Z TVN-u jesteśmy. Proszę? Z TVN-u jesteśmy. TVN to spoko telewizja. Dobra, chodź. Dobra. Nie ma nalewki. Przecież pan nie ma nalewki. Macie to swoje. My to stoimy cicho. Stoję po to, żeby nie było widać. Słuchajcie, wszystkie palec na ustach. Mamy się nie myślałam, że tak. Ale zrobią to się zainteresowanie większym. Ale wie pani co? Co tam robią? Czekają, bo są normalnie dziennikarze. My jesteśmy jako kobiety, które się zbliża. Ulicy, których nasz telewizja obraża. Telewizja TVN. TVN to nie obraża, TVN to jest spoko telewizja. A my jesteśmy opozycją uliczną. Na ulicy stoimy, proszę, 3 lata na ulicy, proszę przeczytać. 3 lata na ulicy. To jest 3 lata, nie 3 grudnia. Po prostu my mamy doświadczenie, my pamiętamy, jak źle może być. Gloryfikowanie bezmyślne żołnierzy wyklętych, w tym zbrodniarzy, jest zbrodnią na świadomości młodego pokolenia, moim zdaniem. To jest krzywda, jaką się robi. Ta polityka historyczna, taka bezmyślna i głupia. Jestem tym oburzona. Co emeryturkę zabrali?
teraz krzyczą, czyli dobra, sorry. Śmiertelny wrogiem. Niewątpliwie ci, którzy chcą nam odebrać naszą wolność, zniewolić nasz naród. Ale konkretnie, kogo chcecie zabić? Wrogów. Czyli gdzie macie wrogów? Oni już sami nie wiedzą. Ale to jakaś armia? Wróg może być wewnętrzny, ale widzę, że pan nas strasznie boli. Czy pan się czuje zagrożony tym hasłem, czy pan się uważa? Ja się czuję zażenowany tym, że ignoranci historycznie, którzy nie wyróżniają AK i winą od NSZ-u, udają patriotów i udają hitlerców. Ale ja jestem właśnie panem szczególnie narodowości zbrojni. Nie uważam się za ignorant. No to pytam, co pan powie na temat generałów Bora i Ziedźwiadka, którzy nazywali Brygadę Świętokrzyską współpracownikiem Niemców i... Powiem, że Brygada Świętokrzyska była jedynym oddziałem partyzanckim, który w czasie II wojny światowej wyzwolił nazistowski obóz koncentracyjny i uratował kilka tysięcy Żydówek, których Niemcy mieli zabić. Że młodzi ludzie nie chcieli się zabijać pod koniec II wojny światowej, że jakiś Hans z Jankiem się umówił,
że nie ma sensu zabijać się w obliczu przegranej wojny, w obliczu sowieckiej okupacji, to dla mnie jest to bardzo sensowne. Proszę pana, sensownie byłoby, gdyby, mam nadzieję, że pan to nagrywa i pan po swoim kąpielkę Polonport był wysiedli, gdyby pan pojechał chociażby teraz na Muranów w Warszawie, tak? Na skwer w miejscu Gęsiówki. Tak. Gęsiówka była obozem hitlerowskim, czy nie była? Była. Znam pan tą nazwę? Była. To, no to... Był też polskim obozem, który no to, Polaków naziści. Może podało. Pan nie udaje teraz cwaniaka i nie przerywa mi, bo ja jestem z Warszawy, historię Warszawy cenię i trochę lepiej od ciebie znam, bo... Dlaczego uważa pan, że lepiej zna? Dlatego, że jest tam właśnie teraz wystawa planszowa, w której można się dowiedzieć, że AK-owcy, nie NSZ, tylko AK-owcy wyzwolili więźniów żydowskich Gęsiówki, którzy przyłączyli się do Pokoju Warszawskiego. Tak. No i bardzo dobrze. I właśnie ma... Bardzo mówi dobrze, pan, tak a ja pamiętam, jak Gazeta Wyborcza publikowała artykuł o tym, że ci żołnierze Armii Krajowej to mordowali tych Żydów. Którzy żołnierze Armii Krajowej? Byli tacy. Tak, a proszę sobie poczytać Gazetę Wyborczą, był taki artykuł. To proszę nie pierdolić go, tylko podać mi konkretne źródło. Datę autora. Ale niestety nie jestem biografią obecną. W niektórych przypadkach. Oczywiście, tak najwygodniej. Nie tak wygodnie, ale zapraszam pana, Jan Bodakowski, mogę panu przesłać wszelkie materiały. Dziękuję bardzo. Witam Państwa, bardzo Was proszę, udostępniajcie transmisję po grupach, a żeby Was, drodzy Państwo, było dużo, ponieważ tak jak powiedziałem, będę wszystko relacjonował na żywo, pokazywał z tego miejsca, co się będzie działo, jeśli narodowcy ruszą i obywatele RP będą chcieli zablokować przemarsz narodowców, drodzy Państwo, też Wam to pokażę. Wszystko będzie udostępnione, żebyście widzieli. Transmisja, drodzy Państwo, jest na żywo, także proszę Was, rozsyłajcie to po grupach, bardzo Was proszę, bo naprawdę będę pokazywał to, co się dzieje, więc zapraszam Was na tą transmisję, na to wydarzenie. Obywatele RP są tu po to, aby sprzeciwić się temu, że idą faszyści przez warszawskie ulice. A ja Was proszę, udostępnijcie transmisję, drodzy Państwo, po grupach. Rozżarzylicie proszę tą transmisję.
Zaznaczam, że obywatele RP są naprzeciwko tych więzień. Jesteśmy przy Rakowieckiej, więc niedługo będą szli narodowcy. To będzie blokada taka pokojowa. Także jesteśmy właśnie z obywatelem RP. Prosili, żebym też pokazywał ich, ponieważ wtedy, co narodowcy szli z Hajnówki, zostałem zablokowany przez Facebooka. Facebook napisał, że mój film nie spełnia standardów Facebooka i więc z drugiego konta nie mogę robić transmisji. Także teraz czekamy, aż narodowcy ruszą i wtedy też będą obywatele RP szli chodnikiem. A co się będzie działo dalej, to zobaczymy na transmisji.
drodzy Państwo, czekamy, aż narodowcy będą sobie już szli, to wtedy ruszymy razem z obywatelem RP. No i jeśli, drodzy Państwo, obywatele RP będą blokować przemarsz narodowców, to wszystko, drodzy Państwo, będę pokazywał to, co będzie robiła policja i tak dalej, także jestem przyszykowany już na ruch ze strony obywateli RP. Także RP już są przyszykowani, sami poprosili, żeby transmisję odpalić wcześniej, więc czekamy, aż zacznie przemarsz narodowców. No i wtedy obywatele RP wkroczą w akcję. Usiądą naprzeciwko przemarszu narodowców. Będą siedzieć pokojowo, bez żadnych tam wykrzykiwanych haseł. Będą siedzieć na ulicy. To też, drodzy Państwo, będę pokazywał to, żebyście Państwo to zobaczyli na żywo. Jeszcze chwila. Jeszcze poczekamy. Także zapraszajcie, proszę, znajomych, udostępniajcie w grupach. No i zróbcie, żeby was tu było więcej, więc czekamy na to, co się będzie działo. Zaraz wam spróbuję pokazać, jak ten telefon odzyska sprawność. Dobra, nie wiem, słuchajcie, jakoś tam widzicie na pewno, to jest, wiem, to jest niewyraźne. A telefon po prostu głupieje, niestety zgłupiał, także tu jest właśnie, stoją te samochody, a tam stoi właśnie kordon policji. Czekajcie, spróbuję wam. Czekajcie, bo on nie chce. Drodzy Państwo, ja pójdę, pokażę wam kordon policji, który tak naprawdę stoi wzdłuż właśnie tutaj, zobaczycie,
Wzdłuż ulicy stoi kordon policji. Policja jest już przyszykowana do akcji. Spróbuję wam pokazać. A tutaj jakiś jest baner, trzeba zobaczyć, co to za baner jest. Tak, trzeba zobaczyć ten baner. Tak, obywatele RP. Kurczę. Arek. Także jesteśmy tutaj, obywatele RP blokują szumer narodowców. Tak jak tu właśnie miało być. Czekajcie. Spróbuję to wyłączyć. Prosilibyśmy, żebyście opuścili jezdnię. Ale tu siedliśmy, które... No ja wiem, ale to jest jezdnia, jeżdżą pojazdy, także proszę zejść. Ja teraz nie jeżdżę swoją. Ja to rozumiem, ale... Ludzie, którzy chcą obalić ustrój demokratyczny, którzy czczą morderców kobiet, dzieci, cywili. W związku z tym wydaje mi się, że panowie źle adresujecie swoje działania. Powinniście się odwrócić o 180 stopni. Zamknij pana mi zrobić. Proszę państwa, znajdujecie się na jednym, także prosimy o zejście na chodnik. A Jesteśmy żywi. Tak, wyniosą. Przepraszam. A to pan to z policji jest? Rozgadaj. Raczej tajnie jak policja. Nie wierzę w to. Czyli staramy się, żeby ten baner jak najwyżej jak nas będą ściągali, to też ręce. Bo obraz jest wart więcej niż 1000 słów. O, przepraszam. Przepraszam, nie zauważyłem. Bo tu policja stoi, nie chce. Chcecie jedną rurę?
Tak to bliźwa. Tu nie stawaj teraz. Poczapeczko wybrać. Przepraszam. Bardzo dobrze działa. Na tych panów, bo ci panowie bardzo są rozkrzyczeni. Chyba nie wiecie, że każdy ten człowiek w takim tekście. Tak. Więc to nie są faszyści. O sorry, słuchajcie, dobra, jesteśmy tutaj przy blokadzie właśnie obywateli RP, którzy usiedli właśnie na przeciwko przemarszu ONR-u, także policja, drodzy Państwo, będzie zdejmować stąd, także tak to właśnie wygląda. Góry to nie bohater. Proszę. Zobaczymy, przepraszam pana. Słuchajcie, postaram wam się pokazać, co tutaj się dzieje. Także obywatele są kamerowani. My się musimy wyszukać. To powinno być wyżej, a ja po oczach dostaję. Ale masz problem? Nie, jest okej. Tak. 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 Tak.
Także, drodzy Państwo, to wszystkie te same twarze, co było na miesięcznicy. 79 ofiar, bandyci Durego. Sorry. Kurczę, wszyscy się pchają. A tam co się kłóci? Pani nie zadaje za porę tego? Nie, natomiast przeszkadza. Na nowy tutaj się pora jak najbardziej. Także jestem, drodzy Państwo, na Rakowieckiej. Policjant prosił, żeby ci ludzie, którzy siedzą na ulicy, żeby zeszli. No niestety, jak to powiedzieć, odmówili tego rozkazu przez policję. Ja bym to zrobił.
Wysyłajcie proszę tą transmisję, puśćcie też po grupach. Bardzo was o to proszę. Także... Tak to właśnie, drodzy państwo, wygląda. Kurczę. O. Bardzo was proszę, drodzy państwo, roześlijcie tą transmisję. No szkoda, że jest was tak bardzo malutko, ale cóż, nie zależy mi na tym. Jak was nie interesuje, co tutaj się dzieje, to już jest wasza sprawa. Także żaden problem, ja problemu nie widzę. Moja transmisja będzie gorąca, drodzy państwo. Wszystko będę pokazywał, relacjonował na żywo, więc nie ma problemu. Mnie to rypa zwisa. Ja się nie muszę, drodzy państwo, prosić. Wolicie sobie pójść do innych mediów, to sobie idźcie. Ale sami drodzy państwo zobaczycie, jak narodowcy będą przychodzić już tu pod tym miejsce, gdzie stoi policja, będzie wtedy bardzo gorąco. I wtedy zacznijcie, bo ja z tego miejsca nie będę odchodził, będę stał, będę czekał i będę po prostu kręcił tych ludzi, którzy wynoszą, drodzy państwo, ci, którzy się nie podporządkowali policji, będą usuwani stąd. Także jeżeli chcecie oglądać, bądźcie tutaj, zaproście znajomych, niech będzie jak najwięcej ludzi. Ja z tego miejsca nie odchodzę. Nie może. Dzień dobry.
Przepraszam. Ciekawe, czy ktoś tam jest. Gdzie? No z tych, z reporterów, tam robi zdjęcia. Wiesz co, chyba, znaczy, ja bym się tam nie odnalazła, wiesz, oni szybko wykrywają, jak kobieta to są. Aha. No nie mają swoich. Ja tam byłem, tam no ty facet jesteś, no. A, to w ten, no bo tak, no. Kobieta to i tam mało tych kobiet, tak, to mało, jest od razu widać, na tym marszu 11 listopada, jakśmy z aparatem genialistą z Karaszewską, to on tak patrzy na nas, taki narodowiec, patrzy, patrzy, ty kurwy z tego. No. No. A, wiem. Kobieta, no. Tak. U nich kobieta to wiesz, piwo podaje, dzieci ta, rodzi, ta, gotuje. Tak, tak, a gdzie na zdjęcia robi? Dobra, nie wiem co tu budować, mi to przeszkadza. Także widzicie, policja taka mówi Wodek, na razie nic jeszcze nie wykonuje żadnych takich działań, ale były takie właśnie ostrzeżenia, że żeby jednak ludzie opuścili te miejsce, które siedzą obywatele RP. Obywatele RP powiedzieli, że nie wyjdą stąd. Więc na razie tu się nic nie dzieje. Dobra, czekam, niech się ruszą. Na razie tutaj się nic nie dzieje, drodzy Państwo, ale czekamy. Będę czekał niecierpliwością, by coś tutaj się będzie działo na razie. Tak jak widzieliście, siedzą na razie obywatele RP w dalszym ciągu, także policja nie wykonuje żadnych działań, jest tak jak jest. Jeżeli coś będzie się działo, na pewno wam to będę pokazywać. O, a tu wam pokażę, zobaczcie, to jest ta strzekaczka, która używała policja, jak szli narodowcy, właśnie przez tą strzekaczkę będzie policja dawała ostrzeżenie. Jeżeli ktoś się nie podporządkuje, będą użyte wszystkie siły, znaczy będą podjęte właśnie takie siły przymusu. Także taka strzekaczka, jak pamiętacie, było to też tutaj, to taka strzekaczka jest na samochodzie policyjnym i będą tutaj, drodzy Państwo, nadawać komunikaty policji, jeżeli się obywatel nie podporządkuje do komunikatów policji. Oczywiście też będą nadawane komunikaty, żeby wszelkie media, które będą posłowie do opuszczenia tego miejsca. Także tutaj przez tą szekaczkę będzie nadawany komunikat w stronę właśnie, którzy siedzą na ulicy, którzy blokują przemarsz narodowców. Na razie narodowcy stoją w miejscu i nie idą. Miało być o godzinie 19, a na razie nic nie widać, żeby coś się działo z tej strony. W dalszym ciągu jesteśmy w tym miejscu, gdzie są właśnie obywatele RP. No i tak właśnie wyglądają. Dyskoteka pana Jacka. Także proszę, udostępnijcie transmisję, nie
wszystko zobaczą. Oczywiście zaznaczam, że jestem na Rakowieckiej, tutaj przy więzieniach. Akurat są narodowcy, także za niedługo będą ruszać. Także będę wszystko relacjonował na żywo, a wy, drodzy Państwo, udostępniajcie transmisję na żywo. Jako ze studia Polaków nadaję tą całą relację na żywo, także będziecie, drodzy Państwo, wszystko wiedzieć, co się dzieje z tego miejsca. Zresztą nie tylko ja nadaję, bo też są inne też media, ale no, ja jestem. Idę, bo mi zimno. Także w dalszym ciągu jest jak jest, są tu też i policjanci. Może ich tam namówią, żeby tam pokrzyczali, się rozwiążą. Taki sam prokurator wypuścił mnie z więzienia. Ale co z tego? Ja nie wiem, dlaczego pana wypuszczono. A pan był studentem stanu wojennego? A pan był, wtedy się uczył na studiach, był pan? Tak. No to pan jest studentem stanu wojennego. Nie. No to co? No taka sama logika pana jest. Nie, tak. Miał pan logikę na studiach? Miałem. No to bo nie pan wiedzieć, że to jest logika. Nie, no to jest... Jak on był prokuratorem stanu wojennego, to pan był studentem stanu wojennego. Byłem studentem stanu wojennego, tylko on był prokuratorem i służył tamtej... A pan był na uczelni, pan służył tamtej nie, uczelni? Nie, nikomu nie służyłem. A pan podpisał ślubowanie studenta, tak? Podpisałem. No to i to było na komunistyczną Polskę, tak czy nie? O, niestety, tak. No to widzi pan, to służy pan ale takim jeżeli pan porównuje, to pan jest zwykłym manipulatorem, a nie... No tak, ja wiem, bo demokracja jest wtedy, kiedy wam pasuje, a jak nie pasuje, to nie ma demokracji. Jak ktoś ma zdanie inne niż pan, to jest manipulator. A jak pan manipuluje faktami, to pan nie jest manipulatorem. Nie, bo pan manipuluje faktami, porównując studenta, który studiował na komunistycznej uczelni, bo innych nie było, z tym, który brał pieniądze za to, żeby... Używam pana logikę. Nie, to nie jest moja logika. Bo on nie skazał żadnego działacza opozycji. Ale to jest nieprawda, to jest po pierwsze. Prawda. Pan kłamie to. Nie kłamie, dlatego kogo skazał? Że... Nie pamiętam tego nazwiska, ale był cały ale to nie ma żadnego znaczenia. Ma znaczenie. Nie, dlatego... To prawda ma znaczenie. I fakty mają znaczenie, chyba że dla pana fakty mają znaczenie tylko w telewizji. No.
pan jest manipulatorem, bo pan nie rozmawia ze mną normalnie. Fakty mają i prawda ma znaczenie, no. Tylko pan nie mówi prawdy. Uwaga, tu policja. Na podstawie przepisów prawa wzywa się do nieblokowania przejścia legalnego zarejestrowanego zgromadzenia. Proszę o zejście z jezdni. Na sędzia wskazuje, ale pan ma pojęcie o tym. Mam pojęcie. No. Uwaga, tu policja. Na podstawie przepisów prawa wzywa się do nieblokowania przejścia legalnego zarejestrowanego zgromadzenia. Proszę o zejście z jezdni. Uwaga, tu policja. Na podstawie przepisów prawa wzywa się mi do blokowania przejścia legalnego zarejestrowanego zgromadzenia. Proszę o zejście z jezdni. No drodzy państwo, już się zaczyna... już... Media też nie może? Uwaga, tu policja. Na podstawie przepisów prawa... Pan się tak ustawi, żebym ja mógł pokazywać. Bardzo pana proszę. A pan zobaczy. Ale jest pan na jezdni. Jak mam pokazywać? Zejdzie pan z jezdni. W przypadku niepodporządkowania się poleceniom wydanym przez policję zostaną użyte prawe przewidziane środki przymusu bezpośredniego. Uwaga, tu policja. Na podstawie przepisów prawa wzywa się do nieblokowania przejścia legalnego zarejestrowanego zgromadzenia. Proszę o zejście z jezdni. W przypadku niepodporządkowania się poleceniom wydanym przez policję. Także drodzy państwo, już jest wydany komunikat przez policję. Na razie ludzie nie stosują się do przekazu. Także uwaga, tu policja. Ludzie zaczną być wynoszeni. Prawa wzywa się do nieblokowania przejścia legalnego zarejestrowanego zgromadzenia. Proszę o zejście z jezdni. W przypadku niepodporządkowania się poleceniom wydanym przez policję zostaną użyte prawe przewidziane środki przymusu bezpośredniego. Uprzedzam, że policja nie ponosi odpowiedzialności materialnej za szkody powstałe w mieniu w wyniku użycia środków przymusu bezpośredniego. Wzywa się do opuszczenia tego miejsca osoby postronne, posłów, senatorów oraz inne osoby posiadające immunitet, a także dziennikarzy, przedstawicieli mediów i kobiety w ciąży. A jako przemarsz to będę mógł pójść z narodowcami? To pan będzie uczestniczył wtedy. No i co? I co się wtedy stanie, jeżeli będę szedł? Nie wiem, ja tu nie wiem, co się może stać. Ja jestem ze Studio Polaków. Także ja mam pokazywać. Jedna koalicja! Faszyści! Policja! Jedna koalicja! Faszyści! Policja! Ale ja muszę to pokazać. A pan mi przeskaza pokazywać to, co... A to co to jest? No. Policja! Jedna koalicja! Faszyści! Policja! To 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 jedna koalicja! Co? Ej, malwary, co? Michał, mówimy, policja! Jedna koalicja! Faszyści! Policja! Jedna koalicja! Faszyści! Policja! Jedna koalicja! Faszyści! Policja! Jedna koalicja! Jedna koalicja! Faszyści! Policja! Jedna koalicja! Faszyści! Policja! Jedna koalicja! Faszyści! Policja! Jedna koalicja! Policja! Jedna koalicja! Faszyści! Policja! Jedna koalicja! Policja! Jedna koalicja! Faszyści! Policja!
jedna koalicja! Faszyści, policja, jedna koalicja! Wypierdalać! Faszyści, policja, jedna koalicja! Ale o to chodzi, nie wie pan, co chodzi o ludzi, jedna koalicja, faszyści, policja, 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 jedna koalicja. 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 Zobaczcie, proszę państwa, policja wynosi ludzi. Ale jednak policja poszła właśnie w tamtą stronę. Policja! Jedna koalicja! Pobiegli. Próbuję wam to pokazać. Policja! Jedna koalicja! Faszyści! Policja! Jedna koalicja! Faszyści! Szczekaczka poleciała. Faszyści! Policja! Ci, którzy blokowali ulice, są garnięci przez policję. Policja nie ponosi odpowiedzialności materialnej za szkody powstałe w mieniu w wyniku użycia środków przymusu bezpośredniego. Wzywa się do opuszczenia rejonu działań policji osoby postronne, posłów, senatorów oraz inne osoby posiadające immunitet, a także dziennikarzy, przedstawicieli mediów i kobiety w ciąży. Dzisiaj jest zakaz przebywania. Sygnalizujemy, że to jest. Ale jest zakazanie. Uwaga, tu policja. W przypadku niepodporządkowania się poleceniom wydanym przez policję zostaną użyte prawem przewidziane środki przymusu bezpośredniego. Uprzedzam, że policja nie ponosi odpowiedzialności materialnej za szkody powstałe w mieniu w wyniku użycia środków przymusu bezpośredniego. No dobra, iść pani. Wzywa się do opuszczenia rejonu działań policji osoby postronne, posłów, senatorów oraz inne osoby posiadające immunitet, a także dziennikarzy, przedstawicieli mediów i kobiety w ciąży. Policja nie ponosi odpowiedzialności materialnej za szkody powstałe w mieniu w wyniku uwaga, uwaga, tu policja. W przypadku niepodporządkowania się poleceniom wydanym przez policję zostaną użyte prawem przewidziane środki przymusu bezpośredniego. Uprzedzam, że policja nie ponosi odpowiedzialności Oni palić mogą, bo faszyści wszystko mogą. A zwykły obywatel jakby palił racja, to zaraz by został spisany przez policję. Rozsyłajcie proszę transmisję, pokazujcie znajomym. Jesteśmy, drodzy państwo, Studio Polaków jest w środku właśnie akcji
zobaczcie, proszę Państwa, jak policja się ustawiła ładnie w kordon. Znaczy tak powiem tak, jakby jeden po drugiego. Nie dają po prostu mediów, wyrzucają, nie dają po prostu, żeby się media zbliżyły się. Tak to, drodzy Państwo, wyglądało. Policja zatrzymała osoby, które blokowały to miejsce, także teraz to się zapowiem, nie wiem, co będzie z tymi ludźmi, którzy zostali zatrzymani. Także, no szczerze powiem, to z tego, że mam medialny ten identyfikator, skoro policja każe się po prostu, drodzy Państwo, się wynosić. Thank you.
Dobra, słuchajcie, chyba skończę tę relację, bo nie, ponieważ tu się nic nie dzieje, no nie chce mi się to stać, zimno jest. A ci ludzie, którzy szli przez ulicę, to już dawno poszli, także... Przecież powiem, nie ma co stać. To teraz tylko ludzie będą. I sami pewnie. I się rozejdą. A to co to jest, ja może to wezmę jedno. Tak. Dobra, jedno mi wystarczy. Szkoły ci Paula jest tam? Zatrzymywasz? Już mi to przeczytam, nie mam czas. Tak, to zabytki nie puszczone. No bardzo dobrze, no. Bo ja nie chcę zleczać na wewnątrz. Nie, no widać, że to się działo. Tak. Polowanie się udało. Dużo krzyków nie było. Dobrze, słuchajcie, dziękuję, że byliście, pozdrawiam was wszystkich za to, że interesowało was to, co się działo. Także to wszystko wam, drodzy państwo, pokazałem. Następne wydarzenie narodowców będzie 20 kwietnia, także godziny nie znam, ale też, to tylko tyle wiem, że będzie też przemarsz narodowców. To też się zrobi transmisję. Dobra, słuchajcie, kończę transmisję. Nie zapomnijcie, drodzy państwo, też polajkować. Fanpage jeszcze wam pokażę, co tutaj zostało po obywatelach RP. Tak zostało właśnie po obywatelach RP. Kwiaty zostały. No niestety media musiały też się, drodzy państwo, podporządkować policji. Tam jeszcze widzę, że stoją ludzie. Czekajcie, może mi się uda przejść na drugą stronę. Tak tu właśnie też wygląda zatrzymanie przez policję. Niepodporządkowanie się też rozkazom policji. Także jeszcze zobaczymy, czy tam coś nie ma jeszcze, bo widzę jakieś bomby.
Nie świecimy po oczach, nie świecimy. Ja wiem o tym, sorry, ale tak musi wyjść. Czekajcie, zmniejsza trochę to światło, bo rzeczywiście daje czadu. A nie, słuchajcie, to narodowcy są. Nie będę szedł za nimi. W takim razie dziękuję za... Dziękuję, że byliście, oglądaliście, że was zainteresowało. Polubcie mojego fanpage, zostawcie lajka. Jakieś będą ważne wydarzenie, spróbuję wam też przekazać. Także dzisiaj relacja właśnie była z Marszu Narodowców. No i niepodporządkowanie się też przez obywateli RP. Tam, drodzy państwo, zostają. O, tamte miejsce. Także dziękuję jeszcze raz, że byliście, oglądaliście, że was to interesowało. Jesteście kochani. Na was można, drodzy państwo, liczyć. Także niestety musiałem się podporządkować policji, bo nie chcę być zatrzymany, czy spisany, czy ukarany mandatem, czy wnioskiem do sądu. Nie ma co ryzykować. Także zostawcie, proszę, lajka, fanpage. Ci, którzy oglądali to, także nie zapomnijcie polajkować mojego fanpage. Proszę też polecić swoim znajomym Telewizję Obywatelską TV. Telewizja Obywatelska TV to jest taka funkcja, która pokazuje prawdę, nie manipulując faktami, nie rozsyłając propagandy. A ja chcę być rzetelną osobą i rzetelnie pokazywać wam to, co się dzieje z wydarzeń w Warszawie. Także na pewno jeszcze dodatkowo w niedzielę o 13 będzie pikieta. Także was też zapraszam. Trzymajcie się, dzięki, cześć. I dziękuję, że oglądaliście.